Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy mówić o współczesnych cyberzagrożeniach. W studiu witam Alinę Zając, kierownika zespołu do spraw zarządzania bezpieczeństwem informacji i analiz ryzyka banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie są najczęściej występujące cyberzagrożenia? Cyberzagrożeń jest bardzo dużo, ale ja chciałabym dzisiaj powiedzieć o tych, które mogą dotyczyć przeciętnego Kowalskiego, czyli naszych klientów również. I też rolników, bo dla nich robimy ten program. Takim najczęściej występującym cyberzagrożeniem to jest phishing. Właściwie każdy z nas się już z tym zetknął, natomiast nie każdy zdawał sobie sprawę z tego, że miał do czynienia z phishingiem. Co to jest ten phishing? Ja bym powiedziała, że nie daj się złapać, czyli phishing, łapanie naiwnych. To jest wysyłanie SMS-ów, maili z linkami, albo plikami, które mogą nieść ze sobą szkodliwe oprogramowanie, którym możemy zagrozić swojemu, przede wszystkim swojemu sprzętowi i swojej bankowości. To się może przełożyć na to, że będziemy stratni na przykład finansowo, bądź utracimy swoje dane osobiste? Oj, zdecydowanie tak. Przede wszystkim w pierwszej kolejności hakerzy, cyberprzestępcy próbują pozyskać nasze dane, czyli nasze informacje. Ale te informacje wykorzystują między innymi po to, by przejąć nasze środki z rachunków. To jest bardzo istotne, ponieważ obecnie mamy bardzo dużo takich akcji skierowanych na klientów albo konkretnego banku, albo konkretnej instytucji, w której na przykład robimy zakupy dość często. Cyberzagrożenia mogą mieć całkiem realne skutki. Jakie? Powiedzmy jeszcze o tym, co nas może spotkać. Oczywiście nie straszymy, ale przyjmijmy sobie nawet ten najgorszy wariant. Najgorszy wariant to przede wszystkim utrata tożsamości, utrata naszych poświadczeń, szczególnie do bankowości. To jest bardzo proste do wyciągnięcia właśnie poprzez phishing i w konsekwencji utrata środków finansowych. Mówi się, że słaby haker to około 3 milionów tygodniowo zarabia, więc nie zarabia na tego, na pracy, tylko na wyciąganiu pieniędzy właśnie z rachunków klientów. Co zrobić, by nie dać się złapać? Jeżeli nie wiemy, od kogo pochodzi wiadomość, nie jesteśmy pewni, czy SMS, który dostaliśmy, czy wiadomość mailowa, którą otrzymaliśmy, jest z zaufanego źródła i zawiera linki, zawiera pliki, nie klikamy, nie otwieramy tych plików, nie próbujemy instalować aplikacji, o które nas proszą. Ostatnio nawet sama dostałam wiadomość phishingową. Zostałam skierowana na kwarantannę, bardzo popularny teraz temat. Oczywiście hakerzy wykorzystują tematy, które są nośne, czyli wiedzą, w jaki sposób do nas podejść, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, phishing jest najczęściej występującą metodą hakerską, a jednocześnie jedną z najbardziej skutecznych, bo oparta jest o socjotechnikę, czyli o nasze słabości jako ludzi. Czyli nie zwracamy uwagi na nadawcę, nie sprawdzamy, co się kryje pod linkiem, czy to jest prawdziwy adres internetowy strony. Jeżeli widzimy cyferki, nie wiemy, co to za strona, nie klikamy. Jeżeli nie spodziewamy się żadnej wiadomości, nie klikamy. Co prawda jest to trudne, bo sami też dostajemy takie wiadomości i wiemy, jak trudno się przed tym zabezpieczyć, bo najbardziej nośne tematy, czyli zrobiłam zakupy, oczekuję przesyłki, dopłać złotówkę, bo nie dostaniesz przesyłki. No, odruchowo klikamy. Tak jak teraz kwarantanna. Klikamy, przekierowuje nas na odpowiednią stronę i jednocześnie prosi o zainstalowanie oprogramowania i tu ciekawe, bo w ten sposób pozyskując nasze kredensiale z komórki, gdzie to nam się wydaje bardzo bezpiecznym urządzeniem i mamy tam swoje życie, bo jest M-obywatel, jest bankowość. Właściwie jest nasze... wszystko dajemy na tacy komuś. Wszystko dajemy na tacy, tak. Jak zatem zabezpieczyć się przed takimi cyberzagrożeniami? Oczywiście no, nie klikać, uważać, ale czy są jakieś na przykład oprogramowania, które mogą nas trochę zabezpieczyć przed niepożądanymi działaniami? Tak, między innymi BNP Paribas dla swoich klientów proponuje takie rozwiązanie jak IBM Trusteer, które pozwala nam na skuteczniejsze zapobieganie włamaniom na konta klientów i też
zapobieganie wyciekowi kredensiali naszych klientów, albo ewentualnie jak już dojdzie do takiego wycieku, to jesteśmy w stanie szybciutko zablokować konto. Monitorujemy sieć, ale sam każdy klient powinien mieć zainstalowany program antywirusowy i powinien być bardzo czujny i uważny na to, co klika, co otrzymuje i naprawdę weryfikować nadawców danych wiadomości. Myślę, że to jest istotne, żeby wszystko weryfikować bardzo dokładnie, bądź nawet podwójnie. Tak, ale na przykład na komórce jest to dość trudne, bo nigdy nie sprawdzamy, na jaki adres internetowy nas przekierowuje link. A też jest to możliwe, żeby sprawdzać, i to powinniśmy robić. Jak się logujemy do strony bankowości, w naszym komputerze również, to powinniśmy raczej wchodzić na linki czy na strony, które są nam znane, nawet wpisując samemu adres internetowy. Hakerzy też pozycjonują swoje strony, bardzo łatwo nas wprowadzają w błąd, zmieniając jedną literkę w adresie, wstawiając myślnik w adres lub też właśnie pokazują się cyferki, czyli nie wiemy, co się kryje pod tą stroną. To powinniśmy weryfikować w internecie i też jeżeli robimy zakupy w internecie, a teraz w dobie pandemii jesteśmy bardzo skłonni do tego, powinniśmy korzystać na przykład z porównywarek cen. Oni weryfikują dostawców swoich usług, weryfikują linki, no i weryfikują towary, w związku z tym jesteśmy bezpieczniejsi. I jeszcze jedna taka ważna rada, płacimy kartą, ponieważ mamy tam opcję cashbacku, a nie przelewem, bo przelewy też są łatwo wykorzystywane przez hakerów. To bardzo istotna informacja. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Do zobaczenia.